zanim zaczniemy uwielbiać Boga. Zanim otworzymy swoje serca. Psalm 121. To jest pieśń o Bożej opiece. Podnoszę wzrok w stronę gór, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom. Nie zdrzemnie się ten, co Cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Pan Twoim stróżem, Pan Twoim cieniem przy Twym prawym boku. Szczególnie teraz latem, jak widzimy, jak słońce piecze, to zobaczcie, tu jest obietnica. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, a księżyc nie zaszkodzi nocą. Pan szczec Cię będzie od wszelkiego zła, szczec będzie Twojej duszy. Pan szczec będzie Twoich wyjść i powrotów, teraz i na wieki. I jak się uchwycimy tego słowa, Wiecie, jak jechałam wczoraj w pociągu, tak rozmyślałam sobie, fajnie, fajnie można ten czas spędzić na takie rozmyślanie, na takie rozważanie. Duch Święty mówi do Ciebie wszędzie, On może mówić naprawdę, gdziekolwiek jesteś, dlatego że Pan Cię strzeże i On jest zawsze z Tobą. I tak sobie rozważałam taką jedną rzecz, że Bóg daje nam cząstkę wiary, aby tą cząstką wiary uwierzyć w dzieło Golgoty, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, uwierzyć w to, co On zrobił, przyjąć Go do swojego serca. I to jest w ogóle początek naszego życia z Bogiem. Ale to my swoimi decyzjami jakby układamy to nasze życie. Jest najpierw cząstka wiary, a potem mamy z wiary i wiarę. Czyli kiedy Bóg daje nam obietnicę, to my wiarą musimy tą obietnicę przyjąć i zrobić kroki wiary, żeby ta obietnica urzeczywistniła się w naszym życiu. I takie coś do mnie przyszło, że nie zawsze to oglądamy w życiu chrześcijan. Nieraz widzimy, że ludziom na świecie wiedzie się lepiej. I tak oglądamy, a dlaczego im się wiedzie lepiej? Przecież oni Boga nie mają. A Bóg mówi, że On nam będzie błogosławić. On nam mówi o pomyślności, On mówi o pokoju, a nie o niedoli. Dlaczego pewne rzeczy mają miejsce w naszym życiu? I trzymamy się tego Boga i mamy pewność zbawienia, bo tego nam już nikt nie ukradnie, nie zabierze. Ale my decydujemy, czy ściągniemy królestwo z nieba na ziemię. My decydujemy. My wołamy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A wolą Bożą jest, abyśmy naprawdę mieli życie pełne obfitości. Bo Jezus poniósł na krzyż ubóstwo, abyśmy ubogaceni byli Jego błogosławieństwem. I tak sobie pomyślałam, że takie płytkie chrześcijaństwo, czyli tak zwana religia. Religia spłyca wszystko, tak? Bóg chce głębi, która jest przez wiarę, a wiara, która nie chodzi w oglądaniu, to nie jest, można byłoby powiedzieć, taka łatwa rzecz. Tak, nie chodzić w oglądaniu, tylko uwierzyć i zrobić ten krok. Bóg daje łaskę. I płytkie chrześcijaństwo, czyli religijne chodzenie potem z Bogiem jest takie, że my szukamy ciągle dobrych kazań. Nieraz słyszę, dobre kazanie, mogę Ci się podzielić, o słuchaj, to jest dobre kazanie, tam to jest dobre kazanie i tak dalej. Nic Ci nie da dobre kazanie. Bo Jezus chodził i mówi tak, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jeśli nie masz uszu do słuchania, jeśli nie pozwolisz Bogu
aby Duch Święty mówił do ciebie. Jeśli nie uczynisz kroku wiary w związku z tym, to dobre kazanie jest jak cukierek. Zjesz i właściwie nic z niego nie ma. I zapomnisz, nawet już pamiętasz, że był dobry smak, ale on nic po sobie nie pozostawił. To jest tylko dobry cukierek. Dlatego szukajcie Bożego Królestwa, szukajcie Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Musi być postawa serca, musi być otwarte serce, musi być determinacja do tego, żeby oglądać to, co Bóg powiedział. Bo skoro Bóg powiedział, to On nie kłamie, tak? Bo Bóg jest prawdą. A skoro nie kłamie, to ty możesz mieć tak w życiu, jak Bóg mówi. Jak On mówi, że cię strzeże, to cię strzeże. Jak mówi, że nie da potknąć się twojej nodze, to nie da, tak? My wiele rzeczy, naprawdę, znamy tylko i wyłącznie z teorii, bo są powtarzane, bo je czytamy. One muszą wejść głęboko do serca. One muszą wejść głęboko do serca. Wiara to jest to, czego się spodziewamy. Więc ja spodziewam się wielkich rzeczy. Ja spodziewam się Boga mocy, Boga cudów. Ja spodziewam się, że to nie jest taki od sobie Bóg, który nic nie może i potem znowu wołamy: przyjdź Panie, pomóż Panie i tak dalej. Ja spodziewam się tego, że skoro On nam dał władzę, moc i autorytet, aby deptać po wężach i skorpionach, to węże i skorpiony nie mają życia, nie mają mocy w naszym życiu. Ja się tego spodziewam. Ja się spodziewam tego, że my chodzimy w działaniu, a nie tylko w mówieniu, tak? W działaniu. Kiedy działamy, to Bóg przychodzi i On mówi: idź, nie bój się, ja już jestem przed Tobą. Ja już jestem przed Tobą. Tylko idź, nie bój się. Musisz zamknąć oczy i rzucić się po prostu w tą głębinę, tak? Bogu jest głębia. My mamy zanurzyć się w tej głębi i my mamy poznać, jakim jest Bóg. My mamy Go poznać. Nie bój się. Nie bój się tego, co ci diabeł pokazuje. Nie bój się w ogóle sytuacji, jakie gdzieś tam wokół ciebie się tworzą. Ale wierz i trzymaj się tego Boga, bo kiedy nie skupisz się na tym, kiedy się nie skupisz na tym, On cię będzie ciągle chciał ściągnąć do tych rzeczy. Ale my się na tym nie skupiamy. My oglądamy Jego wielkie dzieła. My mówimy, jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg, kochany nasz Ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. I tak jak Jeruzalem otaczają góry, tak On otacza swój lud, tak? Więc jesteśmy pod Jego ochroną. Jesteśmy pod Jego działaniem wtedy, kiedy poddajemy się Jego zasadom. Kiedy poddajemy się temu, co On do nas mówi, Jego prawdom. To wtedy tak, bo wtedy zamykamy drzwi do tego, żeby diabeł w ogóle mówił do naszego życia i żeby miał dostęp do naszego życia. Także słuchajcie, dziękujemy za deszcz, dziękujemy za ten dzień, dziękujemy za wszystko, co uczynił Pan, bo to wszystko jest dobre. Bo Bóg jest dobry, zawsze dobry i tylko dobry. I dziękujemy Mu za wszystko. Dziękujemy, a nie narzekamy, nie. W ogóle każdą sprawę oddajemy teraz Bogu. Dziękuję Tobie, Boże, że kiedy my przychodzimy do Ciebie, kiedy my składamy każdą sprawę u Twoich stóp, to Ty przychodzisz z rozwiązaniem. My oddajemy Tobie teraz każdy ciężar. My oddajemy teraz każdą troskę. My ogłaszamy, że będziemy się radować ze zbawienia. My ogłaszamy, że będziemy teraz wielbić, jak wielkim jesteś Panem, jak kochanym jesteś Tato. Będziemy Ciebie wielbić i wywyższać. Będziemy ogłaszać Twoje wielkie dzieła. Będziemy składać świadectwa Twojego działania, bo Ty jesteś potężny w swojej mocy i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Jesteś Bogiem cudów. Wielkie cuda czynisz. Dziękuję Tobie, Boże, że Ty działasz przez swój lud, że Ty jesteś, że jesteśmy Twoim ramieniem tutaj na ziemi. Oddajemy Tobie chwałę.
wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, Królu. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo. Ogłaszamy Twoje panowanie w naszym życiu. Oddajemy Tobie chwałę za wszystko, co uczyniłeś. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Ciebie, Jezus.